Przedziękuję Ci, że Twoje słowo dzisiaj będzie dotykać ludzi. Dziękuję Ci, Ojcze, że Twoje słowo ma moc. Dziękuję Ci, Ojcze, że ono będzie teraz dotykać wszystkich ludzi. Ja się modlę, Ojcze, w imieniu Jezusa, aby każdy człowiek, który dzisiaj usłyszy Twoje słowo, nie będzie mógł spać ani jeść. Będzie rozmyślać o Twoim słowie. Witajcie, nazywam się Mateusz Wnukowski i chcę, żebyście się dzisiaj na chwilę zatrzymali. Chcę, żebyście dzisiaj usłyszeli tą dobrą nowinę o Bogu żywym, którego ja spotkałem w swoim życiu. Wiecie, 5 lat temu spotkałem Jezusa, ale wcześniej żyłem jako grzeszny człowiek. Chodziłem do kościoła, odmawiałem wiele różańcy, chodziłem i starałem się o własnych siłach cokolwiek uczynić tutaj na tej ziemi. Chodziłem do spowiedzi, ponieważ byłem zrujnowany moimi grzechami w moim życiu. I gdy przychodziłem do człowieka, żaden człowiek nie był w stanie mi pomóc. Ale 5 lat temu usłyszałem Ewangelię, usłyszałem o tym, że Bóg nie jest religią, usłyszałem o tym, że On jest realny, że On może mi pomóc, że On może wyzwolić mnie z mojego bagna, w którym byłem. Ja chciałem się zabić, nienawidziłem mojego życia, chciałem się kilkakrotnie zabić, ale kiedy ja wezwałem imię Jezusa, powiedziałem: Jezu, ja Cię potrzebuję, ja chcę, żebyś Ty przyszedł do mojego życia i mnie zbawił. Ja potrzebowałem Jezu, ja potrzebuję Ciebie. Przyjacielu, potrzebujesz Jezusa. Ja się narodziłem na nowo 5 lat temu. Spotkałem Go osobiście i Ty też możesz Go spotkać. Możesz Go doświadczyć. Nieważne, jaki masz problem. Nieważne, z jakimi problemami się zmagasz. Przychodzisz tutaj teraz i się zastanawiasz, dlaczego oni tak mówił, tak mówią, dlaczego oni tak krzyczą. Mówimy Wam dlatego, że jeżeli się nie narodzicie na nowo, nie będziecie mogli wejść do nieba. Żaden ksiądz, żaden papież, żadne uczynki nie mogą Ciebie zbawić. Tylko Jezus może Ciebie zbawić. Tylko On może dać Ci pełnię życia. Mohamed Cię nie zbawi, Budda Cię nie zbawi. Tylko Jezus, On może dać Ci pełnię życia. Tylko On może dać Ci pełnię życia. Religia nie jest w stanie dać Ci prawdziwego szczęścia, prawdziwego pokoju, prawdziwej miłości i zaakceptowania. Tylko możesz mieć to w Chrystusie Jezusie. Jeżeli dzisiaj do Niego przyjdzie, On zmieni Twoje życie. On powiedział w swoim słowie, że jeżeli do Niego przyjdziesz, On nie odrzuci Cię precz. On na krzyżu Golgoty powiedział: ja Ciebie ukochałem. On powiedział, że Bóg powiedział, że tak bardzo miłował świat, że dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby każdy człowiek, który w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest dobra nowina o tym, że On jest prawdziwy, o tym, że On jest realny, o tym, że to nie jest jakiś dziad, który siedzi gdzieś tam wysoko. To jest dobry Bóg, dobry tata. Ale jeżeli chcesz się z Nim spotkać, potrzebujesz podjąć decyzję o tym, że On przyjdzie do Twojego życia i usiądzie na tronie Twojego życia. Ale jest jeden problem. Twoim problemem jest ego, Twoje egocentryzm, Twoje chodzenie własnymi ścieżkami. Ale jeżeli dzisiaj zaakceptujesz Go, jeżeli dzisiaj uwierzysz w tą zastępczą ofiarę Jezusa na krzyżu Golgoty, On zmieni Twoje życie. Możliwe, że jesteś dobrym człowiekiem. Możliwe, że mówisz sobie: ale ja jestem dobry, ale ja nikogo nie zabiłem. Ja mam dobrą żonę, mam dobrą pracę. Przyjacielu, jeżeli się na nowo nie narodzisz, nie będziesz mógł wejść do nieba. Nieważne, jak jesteś dobry, nieważne, jak jesteś porządny, nieważne, jaką masz pozycję społeczną, potrzebujesz się osobiście spotkać z Jezusem. Szanowny rechtery, rosoterem, raszotorymetarys. Jezus osoba tutaj, która od 2 dni nie może spać, ponieważ umarła Ci osoba, ale dzisiaj chcę Ci powiedzieć, że ta osoba nie jest w niebie, ale dzisiaj Ty możesz być w niebie, Ty możesz mieć udział w życiu wiecznym, możesz mieć życie wieczne. Klęczałaś nad tą trumą i się pytałaś, gdzie ja pójdę po śmierci? Bardzo dobre pytanie sobie zadawałaś, gdzie ja pójdę po śmierci? Ja też takie pytanie sobie zadawałem, gdzie ja pójdę po śmierci? Może jakiś czyściec? Może jakieś regułki? Nie, przyjacielu, potrzebujesz narodzić się na nowo, ale jest to tylko możliwe, jeżeli przyjmiesz tą Ewangelię, dobrą nowinę przez wiarę, ponieważ
zbawienie nie jest przez dobre uczynki. Nie możesz swoimi uczynkami dobrymi zapracować sobie na niebo. Nie możesz sobie zapracować na niebo swoimi dobrymi uczynkami. A jeżeli przyjdziesz osobiście na niego i powiedz: Jezu, ja chcę Cię właśnie poznać. Ten człowiek, który Tobie mówił tutaj na ulicy, ja chcę Ciebie właśnie takiego poznać. Przyjdź tutaj, jeżeli potrzebujesz uzdrowienia. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, masz chore gardło, przyjdź tutaj. Masz chory kręgosłup, przyjdź tutaj. Przyjdź tutaj ze wszystkimi schorzeniami, jakie tylko masz, ze wszystkimi demonami. Przyjdź tutaj, uwolnię Cię i uzdrowię zupełnie za darmo. Ewangelia jest za darmo. Nie możesz przyjąć nic od Boga na podstawie swoich dobrych uczynków czy na podstawie Twoich starań. Przyjmij to przez wiarę dzisiaj. Weź swój cud.